Piotr i Michał z Komendy Miejskiej Policji w Tychach nie zastanawiali się długo, by zebrać pieniądze na rehabilitację chorego 6-letniego Jasia, postanowili przejść główny szlak beskidzki. W ten sposób chcieli też uczcić 100-lecie policji. Wyruszyliśmy w sobotę 27 bodajże kwietnia autobusem do Ustrzyk i później z Wołosatego zrobiliśmy Bieszczady. Następnie przez Beskid Niski przeszliśmy Beskid Sądecki, Beskid Żywiecki. No i dzisiaj w Beskidzie Śląskim kończymy w Ustroniu trochę wcześniej niż żeśmy planowali, bo 3 dni. Ale pogoda taka wyszła jak wyszła. Musieliśmy przyspieszyć. Nie było nad czym się zastanawiać, gdzie zatrzymywać. Cieszymy się, że nam się udało to przejść. Przechodziliśmy różnie, maksymalnie 46 km. Pogoda nie rozpieszczała uczestników wyprawy. Jeżeli chodzi o warunki pogodowe, zdecydowanie Babia Góra. Oj, dała nam ostro. Wiało tak, że trzeba było nieraz na czworaka iść, ale daliśmy radę. Do wyprawy na różnych etapach dochodzili kolejni uczestnicy. Z Kubalonki do Ustronia wyruszyli m.in. funkcjonariusze z zakładu karnego w Cieszynie czy cieszyńscy policjanci. Dowiedzieliśmy się od niej, od kolegi właśnie z policji i też przyłączyliśmy się. I to dosyć dużą grupą z zakładu karnego funkcjonariuszy, to znaczy część z naszego zakładu i też z OZ-u z Bielska Białej. Również mamy wśród siebie panią funkcjonariuszkę, która też dała radę. Cieszymy się. Długa trasa, ale daliśmy radę wszyscy i cieszymy się, że mogliśmy to zrobić dla Jasia. Myślę, że też byliśmy poniekąd inspiracją, bo w tamtym roku przeprowadziliśmy taką akcję, która odwiedzała wszystkie jednostki województwa śląskiego policji na rowerach, a policjanci z Tychów mieli także doskonały pomysł i świetną trasę wytyczyli. Bardzo trudne zadanie sobie przed sobą postawili, ale przede wszystkim jest najważniejszy cel, czyli to, dla kogo policjanci zbierają. I my jako policjanci z Cieszyna także chcemy się i do tego dołączyć i do organizacji także wesprzeć finansowo to przedsięwzięcie. Ostatni odcinek w Ustroniu pokonał z uczestnikami wyprawy również burmistrz Ustronia Przemysław Korcz. Włączyliśmy się, nie zastanawialiśmy się nawet 5 minut, żeby się włączyć. Ja już powiedziałem na scenie, sam mam syna, sam mam Jasia, więc czuję, co rodzice muszą czuć, tak, jeśli chodzi o zdrowie ich syna, a miasto Ustroń, pomimo tego, iż nie jesteśmy terytorialnie związani z Komendą Policji w Tychach, otwarło swoje podwoje, zapewniliśmy całą oprawę, skromne wyżywienie, mały program. Cieszymy się, że mogliśmy się spotkać w Ustroniu. Na ustrońskim rynku nie zabrakło podziękowań i gratulacji, a przede wszystkim małego Jasia. To się cieszymy, jest to naprawdę pomocne i bardzo dziękujemy chłopakom Michałowi i Piotrkowi za zorganizowanie tak super wyprawy dla Jasia. Jednak są na świecie ludzie, którzy wyciągają pomocną dłoń. O wielkich sercach. Ja wiem, że słowo dziękuję to jest za mało, ale naprawdę dziękujemy bardzo dużymi literami. Pieniądze są potrzebne przede wszystkim na rehabilitację, przyznaje mama chłopczyka. Miesięcznie dość dużo wydajemy, bo jest to koszt około 1000 zł, czasami ponad 1000 zł. Na pewno jeżeli chodzi o sprzęty rehabilitacyjne, to również będziemy po prostu kupować na bieżąco. Jasiu choruje na SMA typu 3. Jest to choroba, która uniemożliwia samodzielne poruszanie się. Rehabilitacja u Jasia będzie już, jakby nie było, do końca życia. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, X.pl, Marta Szymik-Telesz.